O, to pierwsze ujęcie kostarykańskiej drogi. Wysokiej jakości, tak jak w Kolumbii, natomiast kultura jazdy dużo wyższa. Może z tego względu, że bardzo tutaj turystów ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze taka ciekawostka, w restauracjach ceny też często podawane są w dolarach i większość ludzi obsługujących tutaj ruch turystyczny mówi bardzo dobrze po angielsku z poprawnym amerykańskim akcentem. My zmierzamy dzisiaj do sanktuarium dzikich zwierząt, czyli tak ładnie nazywającego się zoo. Ja dostałem tutaj poważną reprymendę od Dominiki, że nie wiem, o czym mówię i my do żadnego zoo nie jedziemy, bo jest zasadnicza różnica między zoo a sanktuarium dla zwierząt i tą różnicę wyjaśni Wam Domi. No tak, w tym sanktuarium, z tego co tutaj przynajmniej opisują, przyjmują zwierzęta, które były znalezione chore albo zranione lub takie, które były nielegalnie przetrzymywane u kogoś w domu albo odebrane ze złych warunków. No i te zwierzęta są potem leczone i wypuszczane na wolność. No a te zwierzęta, które nie są w stanie już żyć na wolności, no to są właśnie te, które można w tym sanktuarium odwiedzać. No, więc jeśli macie możliwość wyboru między sanktuarium dla zwierząt a zoo, to prawdopodobnie lepiej wybrać sanktuarium, ale poza nazwą też dobrze jest zweryfikować konkretne miejsce właścicieli, zapytać się, skąd pochodzą przetrzymywane tam zwierzęta, no i upewnić się, czy na pewno są dobrze traktowane. Now the tails are particularly special. If you look underneath the tip of the tail, you'll see that there's no fur. And actually, if you get a very good look at it, you'll see that there are lines that are very similar to human palm. So they can use those tails for gripping. Miejsce prowadzone jest przez profesjonalistów. Oprowadził nas mężczyzna, który widać, że ma na sercu zdrowie i szczęście dzikich zwierząt. Podzielony jest ten park na kilka części. My zwiedziliśmy tylko tą, gdzie znajdują się zwierzęta, których już nie można było wypuścić na wolność. Najwięcej pracy wolontariusze, bo tutaj przede wszystkim pracują wolontariusze, mają w części, gdzie ratuje się zwierzęta potrącone na drodze lub te, które uległy innym wypadkom. Dominika, no podobało nam się całkiem, bo chyba miejsce prowadzone profesjonalnie. Ja nie czuję się źle w związku z faktem odwiedzin tutaj, bo myślę, że ludzie naprawdę na poziomie robią się. Zdecydowanie. Już na samą myśl o tym, że można tutaj przyjechać w ramach zakwaterowania i wyżywienia, być tutaj wolontariuszem i opiekować się, no to ja już mam taką wizję, że tu przyjadę i będę głaskać te wszystkie zwierzątka, karmić, pielęgnować. Sanktuarium znajduje się w centrum kostarykańskiego lasu. Poza zwierzętami, które obserwowaliśmy w klatkach, które oczywiście są tam z konieczności, można tutaj zaobserwować również dzikie tukany, dzikie małpy i wiele innych gatunków zwierząt. W tym państwie bardzo dba się o dziką przyrodę.